Proszę Państwa, tak widzę rzeczywiście, że kolega Dawid ma rację, że Kielce to miasto emerytów, rencistów i ludzi na urzędach. To widać po tej sali, prawda? Sami emeryci i renciści. Proszę Państwa, na szczęście jest inaczej. Na szczęście jest inaczej. Nie stanowimy większości niestety. W demokracji trzeba mieć większość, a nie rację. Ale mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni pod wpływem konieczności, bo ustroje padają nie dlatego, że są okrutne, złe i niesprawiedliwe, tylko dlatego, że bankrutują. Więc ten ustrój, który niemiłosiernie nam panuje w Europie, no wszystkie państwa Unii są w tej chwili bankrutami. Praktycznie sama Unia też ma już 35 miliardów długu, także koniec jest bliski. Proszę Państwa, nie wiemy, co nastąpi za 2 tygodnie czy za 7 lat, trudno to powiedzieć. Prawda? Rządy się ratują, dodrukowują pieniądze, kradną. Na przykład ZUS został uratowany tylko w ten sposób, że oszukano ludzi, obiecano im prywatne OFE, prawda? Potem te pieniądze OFE przelano na ZUS i ludziom z OFE pokazano figę. No, nawiasem mówiąc, proszę zwrócić uwagę na tę umowę między PO a PiS-em. Połowę tych pieniędzy ukradziono, kiedy PO było u władzy i PiS za tym zagłosował, a drugą połowę kradnie teraz PiS i PO za tym głosuje. Jest to po prostu umowa między bandytami, które jak trzeba, to się jednoczą, jak można ukraść komuś pieniądze. To są gigantyczne pieniądze. Proszę Państwa, zdali sobie sprawę, być może Was to akurat mało interesuje, jakim problemem są właśnie emerytury. Jak sobie Państwo weźmiecie taki słupek, jakim jest budżet państwa, i drugi słupek, jakim jest budżet ZUS-u, i Państwo odejmiecie od słupka państwo pieniądze, które są dopłacane do ZUS-u, to słupek ZUS-u jest większy od budżetu całego państwa. To jest prawdziwy problem, no ale o tym nie będę mówił, bo to Was na razie nie dotyczy. O tyle oczywiście nie dotyczy, że wchodzicie w życie i to będziecie musieli płacić składki na ZUS. Otóż w Lublinie zdarzył się przypadek, nie tak dawno, jakieś 9 miesięcy temu, że młody człowiek poszedł do ZUS-u, który zakładał firmę i spytał się, ile będzie płacił składka, więc mu powiedzieli 1290. Powiedział, no dobrze, a ile będzie wynosiła moja emerytura? Na co pani powiedziała, jak to pan nie wie, żadnych emerytur nie będzie. No i to jest absolutna prawda o tym systemie emerytalnym. Po prostu to jest kolejna piramida, taka sama jak Amber Gold. Tylko Amber Gold to była piramida, która się, że tak powiem, wypaliła po roku czy półtorej. Natomiast ten proces starzenia są powolne i to kilka pokoleń musi minąć, zanim ci ostatni nie dostaną. I tymi ostatnimi, którzy nie dostaną pieniędzy, będziecie wy. Czyli będziecie płacili składki emerytalne i nie dostaniecie oczywiście emerytury, żeby to jasno powiedzieć. Nie miejcie żadnych złudzeń. Tak na drzwiach ZUS-u powinien być napis Lasciate ogni speranza, prawda, vuoi chi entrate, żadnych emerytur nie będzie. Otóż, proszę Państwa, zdajcie sobie sprawę z jeszcze jednej rzeczy. Na moich spotkaniach są ludzie z reguły w wieku 21-25 lat, ludzie, mężczyźni z reguły, ludzie, którzy albo chcą założyć firmę, albo już założyli i dostali po nosie, albo chcą wyjechać za granicę, albo nie chcą wyjechać za granicę, albo chcą się ożenić, albo nie. I szukają odpowiedzi na te podstawowe w ich życiu pytania. Potem mi dziękują, że udzieliłem jakiś tam rad po roku, dwóch, trzech, jak przyjeżdżam do tego samego miasta. Ale zdajcie sobie sprawę, że to nie tylko młodzi ludzie, a są szczególni młodzi ludzie. Wy sobie zdajcie sprawę, że wy jesteście ludźmi nienormalnymi. Normalny człowiek o tej porze jest tam gdzieś na jakichś, prawda, wywczasach, na wyraju, coś z dziewczyną, prawda, jakieś piwko, wódeczka, telewizor i tak dalej. Wy jesteście ludźmi nietypowymi. Jesteście elitą. Elita to są ludzie nienormalni oczywiście. Normalni ludzie są zupełnie inni. I jak powiedział nasz wielki poeta Adam Mickiewicz, wszystko przejdzie po huku, po znoju, po trudzie, wezmą dziedzictwo cisi, ciemni, mali ludzie. I właśnie to nastąpiło. Mamy demokrację, czyli ustrój, w którym dziedzictwo wzięli cisi, ciemni, mali ludzie. Otóż ja chcę, żeby Polską rządzili ludzie wielcy, wcale nie cisi i nie ciemni, tylko oświeceni. Prawda? A czyli to są elity. Takie elity się będą rodziły z Was. A nie z tych, którzy teraz siedzą i oglądają telewizję, gdzie, prawda, PiS i PO mówią tam swoje prawdy.
kłamiąc zresztą w żywe oczy. Także to w was jest przyszłość i z tego sobie zdajemy sprawę. Żebyście wiedzieli, jaka przyszłość nas czeka, bo to również medycyna czyni cuda, więc może ja tego dożyję. Żebyście wiedzieli, jaka przyszłość nas czeka, to powiem kilka słów o tym właśnie, w jakim kierunku zmierza Europa, przynajmniej z cały świat, ale Europa nas bardziej interesuje, Polska w szczególności. Otóż kiedyś Europa rządziła światem. My, biali ludzie, rządziliśmy światem. Myśmy opanowali obie Ameryki, skolonizowaliśmy je, Afrykę, większą część Azji, Australię, Nową Zelandię, no poza Japonią może. Japonię też byśmy podbili, gdyby było koniecznie trzeba, ale nikomu się to nie opłacało. Także, bo daleko. Także, proszę Państwa, my, kiedyś Europejczyk to był ktoś. Dziś Europejczyk jest pośmiewiskiem w świecie. Kiedyś się wszyscy kłaniali, jak się to Europejczyk, dzisiaj już nie. Dzisiaj jak idzie ulicą Murzyn, to się mu ludzie kłaniają. Sytuacja się całkowicie zmieniła. Kiedyś to było tak, że myśmy jechali do Afryki i sprzedawali Murzynom perkaliki i żeśmy na to robili pieniądze. Byłem dzisiaj, byłem w tym w ubiegłym roku na wakacjach w Orbetello we Włoszech i co ja widzę? Kupa Murzynów, chyba z 10, biega po plaży i sprzedaje nam perkaliki. I robi na tym całkiem niezłe pieniądze. Widziałem potem wieczorem, jak oni je liczą. Całkiem spore. Sytuacja się całkowicie zmieniła. Dlaczego się zmieniła? Bo kiedyś my, Europejczycy, mieliśmy zasady. Zasady to są, które rozstrzygają, co należy robić w danym momencie. Ułatwiają podejmowanie decyzji. I cywilizacja to są zasady. Tak jak organizm to są jego geny, tak? Cywilizacje tworzą zasady. I te zasady były najlepsze na świecie. Skąd wiemy, że najlepsze na świecie? No bo podbiliśmy cały świat. Jeżeli organizm opanowuje cały świat, to znaczy, że ma dobre geny. Ja ciebie zginął. No i są cywilizacje, które miały dobre geny, które miały złe geny. Myśmy mieli najlepsze. Jestem dumny, że jestem dziedzicem Europejczyków. Tylko dzisiaj już ich nie ma. Teza tego, co będę mówił, jest taka, że zamiast zasad europejskich rządzą obecnie narzucane przez Unię, a to już wcześniej było oczywiście, zasady antyeuropejskie. Czyli to, co w Europie było dobre, w Unii jest złe i odwrotnie. Efekt? Kiedyś myśmy kolonizowali świat, teraz przyjeżdżają tam inni Chińczycy, Arabowie, Murzyni i oni nas, jak potem, kolonizują. Bo ich zasady są lepsze od naszych. Bo jeżeli europejskie były najlepsze na świecie, a unijne są odwrotne, to wszystkie inne są po środku, prawda? No więc większość plemion murzyńskich ma zasady lepsze od tych, co panują w Unii. Przykłady. Kara śmierci. W Europie panowała zasada, morderca musi wisieć. W Unii jest oczywiście odwrotnie. Kara śmierci jest zniesiona, cofnięto nas cywilizacyjnie o 4000 lat. Cofnięto nas do czasów prymitywu, do czasów przed Hammurabim. To jest nieprawdopodobne, ale jak chodziłem do szkoły, to mnie uczono, że ideałem socjalizmu jest wspólnota pierwotna, a we wspólnocie pierwotnej rzeczywiście tak było, że jak ktoś zamordował, to go tam dwa razy łokciem pod żebro, prawda, czy tam jak pana Brewika na tam 20 lat do czegoś, on tylko się teraz siedzi w celi i narzeka, że ma MP3, a nie MP4 albo coś takiego. Także znaczy cofnięcie cywilizacyjne jest absolutnie nielogiczne. To jest absolutnie nielogiczne. Jak można znieść karę śmierci? Jak mówił Karol Mora, znieście karę śmierci, a przekonacie się, że rozpadnie się cały porządek społeczny. I się rozpada. Mordercy się śmieją nam w nos, proszę Państwa. Mamy sytuację w tym, o Jezus Maria, pod Malborkiem, gdzie facet wypuszczony z więzienia, a nie chciał wyjść z więzienia, bo w więzieniu to był gość, a tutaj poza więzieniem to trzeba pracować albo coś takiego. Więc po prostu wziął nóż, zadźgał pierwszą lepszą kobietę, losowo wybraną, pierwszą lepszą z ulicy i zabił ją. No i ma już dożywotnio zapewniony wikcji opierunek w więzieniu. Gdyby była kara śmierci, to może byli zabici. Ci, co znieśli karę śmierci, mają krew tej kobiety na rękach. Oczywiście jest to niemożliwe. Jak można znieść karę śmierci w kraju chrześcijańskim? Przecież Pismo Święte mówi wyraźnie.
A gdyby ktoś bliźniego swego umyślnie, zadziwszy się podstępem zabił i od ołtarza mego weźmiesz go i zabijesz. Znajdzie sobie 50, tuż po 10 przykazaniach jest wyjaśnienie, jak należy rozumieć przykazanie nie zabije. Morderców trzeba eliminować. Ale podam przykazania chrześcijańskie, muzułmańskie, żydowskie, nikogo tam nie muszą interesować. Jest to po prostu czysto logicznie niemożliwe. Jak to? Człowiek morduje, dostaje takie absolutne dożywocie, tak? No dobrze, jak zabije współwięźnia albo strażnika, to co, drugie absolutne dożywocie mu damy? To jest nonsens kompletny. Proszę Państwa, to jest taki przykład. Najważniejsza zasada europejska, na której była oparta nasza kultura i cywilizacja, to jest zasada, że Europejczyk jest człowiekiem wolnym. Ludzie są wolni. Natury rzecz. W związku z tym w Unii panuje odwrotna zasada. Panuje zasada państwa opiekuńczego. To jest inna nazwa socjalizmu. Socjali, wiadomo, ustrój niewolniczy, to już się ludzie dowiedzieli. W związku z czym używają innej nazwy, państwo opiekuńcze. Państwo opiekuńcze oznacza, że istnieje opiekun i ten opiekun lepiej ode mnie wie, co jest dla mnie dobre i on może mi to coś dla mojego dobra nakazać. Czyli jest to inny rodzaj ustroju niewolniczego. Przykład człowieka wolnego. Gdybym przyszedł do D'Artagnana i powiedział mi, hej D'Artagnan, pan masz się przypinać paskiem do konia, bo pan może spaść i się zabić. Dla swojego dobra. On D'Artagnan by się wściekł, znaczy najpierw by się roześmiał. A gdyby coś serio to powiedział, to by się wściekł i wziął szpadę i przebił. Tak reaguje wolny człowiek. Natomiast Europejczyk tak spodlał, tak spsiał, że się godzi na to, że go we własnym samochodzie, jego pan, każe mu się zapinać pas. To jest coś nieprawdopodobnego zupełnie, ale to się stało z Europejczykami. Europejczyk się godzi na to, że musi na przykład się ubezpieczyć emerytalnie, prawda? Bo przecież dla swojego dobra. No dawniej się mówiło, jak się nie ubezpieczyć, nie będziesz miał dzieci, prawda, nie złożył do banku czy coś tam, to będziesz żebrał pod kościołem. No i chcącemu nie dzieje się krzywda, tak? To jest ta podstawowa zasada wolności obywatelskiej. Volenti non fit injuria. Chcącemu nie dzieje się krzywda. I jeżeli chcę się zaćpać na śmierć, to się mogę zaćpiać. Chcę się zapić na śmierć, mogę się zapić. Chcę sobie skoczyć z 6. piętra, mam prawo skoczyć, prawda? Kto mi może zabronić? Chcę się nie ubezpieczyć, to się nie ubezpieczam. Chcę się nie zapinać pasami w samochodzie, to się nie zapinam. Prawda? Zwróćcie uwagę, że my się nie godzimy na hasło. Dzisiaj byłem na demonstracji o kryptowalutach. Oni chcą, żeby ich zalegalizować. Jak to zalegalizować? Bo marihuanę. Zalegalizować. Jak to zalegalizować? Znaczy, że istnieje jakiś organ państwowy, który może to zalegalizować. A więc ten sam organ może jutro to zdelegalizować, tak? Takie rzeczy muszą być konstytucyjnie zawarowane. Wolność człowieka. Zasada chcącemu nie dzieje się krzywda, volenti non fit injuria, powinna być w konstytucji. I nie można na tym w ogóle głosować, nie ma tego legalizować, albo delegalizować. Wolność człowieka w Europie była normalna, tego nie wpisano w konstytucję, bo pierwsze nie było wtedy konstytucji, a po drugie to było oczywiste. Dzisiaj traktuje się ludzi jak bydlęta, jak niewolników, jak małe dzieci w najlepszym przypadku. I ten opiekun się nami tutaj dzielnie opiekuje. Proszę Państwa, w Europie panowała zasada, że kto nie pracuje, niech też się nie je. W Unii jest oczywiście odwrotnie. Kto nie pracuje, należy mu się zasiłek, żeby miał co jeść. Efekt jest dość koszmarny. Ludzie po prostu przestali pracować. Albo nie pracują tak intensywnie, bo co się należy, proszę Państwa. I chcę Państwu powiedzieć, że u mnie, duży dom mam i miałem właśnie wizefowie i tam przychodziła pani, która tak pomagała sprzątać raz na tydzień. Ona dojeżdżała ze wsi, odjeżdżała chyba 20 km, by się chciało, ale proszę Państwa, w tej wsi ona była pośmiewiskiem. Była jedyną osobą, która pracowała. Wszyscy inni byli na zasiłkach. Otóż, proszę Państwa, takie są skutki wprowadzenia antyeuropejskich zasad, łamania zasady, kto nie pracuje, ten nie je. Ale oprócz tego przyjeżdżają nam
Afryki, skądś tam, prawda, z Azji, przyjeżdżają ludzie, którzy chcą te zasiłki dostawać, bo dla nich to jest coś bardzo duży pieniądz, prawda, więc ryzykują, przepływają nawet na Baliach przez Morze Śródziemne, byle się dostawać te zasiłki. Prawda. Przyczyną tego, że mamy tych nachodźców, nie jest wina tych nachodźców, że oni przyjeżdżają, tylko wina jest tych, którzy dają zasiłki. Zła jest socjalizm. Zlikwidujmy zasiłki, a nie będą przyjeżdżali. Proszę zauważyć, że w Polsce są niższe zasiłki niż w Niemczech. Jak nawet do Polski przyjadą, a właśnie PiS przyjął 2700 wbrew tym stwierdzeniom, że nie przyjmie, ale przyjął, ale są oni po dwóch tygodniach już są w Niemczech. Bo tam są wyższe zasiłki. Przyczyną zła są zasiłki. Jak można dawać coś za darmo? Według zasad europejskich mężczyzna nie miał prawa przyjąć nic za darmo. To coś przyjął za darmo, ten był z towarzystwa wyrzucany. Dzisiaj facet, który dostanie coś za darmo, jest bohaterem niemalże. Od Unii wyżebrał tam ileś, nie? I już jest bohater. Niestety to upadla człowieka, branie coś za darmo, powoduje, że człowiek w momentach trudności nie hartuje się, tylko prosi o kolejną dotację. Człowiek, który dostał dotację z Unii Europejskiej, już ma złamany kręgosłup. Już liczy na kolejną dotację, a nie liczy na siebie. Proszę Państwa, w Europie obowiązywała zasada, że dzieci należą do rodziców. W Unii jest odwrotnie, dzieci należą do państwa, nie tylko w Unii. W Ameryce na przykład taka pani z Partii Demokratycznej, czyli Lewica, powiedziała, że rodzice muszą wreszcie zrozumieć, że dzieci nie należą do nich, dzieci należą do państwa. Ja to otwarcie. I tak jest. Spróbujcie dziecku dać klapsa, a się dowiecie, że się naruszyli tyłek własności państwowej. To jest własność państwowa. I jeżeli ja mam sukę, suka ma szczeniaki, to kto decyduje, czy szczeniaki zaszczepić? Suka czy właściciel? Właściciel. A jak wy będziecie mieli dzieci lub je macie, to kto będzie decydował o tym, czy je zaszczepić? Wy czy wasz właściciel? Pieseczki kochane, wasz właściciel. Jest to ustrój niewolniczy, musicie zrozumieć. Jak powiedział Stefan Kisielewski, nasz wódz duchowy, powiedział, że najgorszym rodzajem niewolnictwa jest niewolnictwo, którym niewolnicy nie wiedzą, że są niewolnikami. Tego nie wiecie. Ale nie wolno wam zdecydować o tym, czy się zaszczepicie, czy nie. Czy się zapniecie pasy w samochodzie, czy nie. Niewolnikowi mogę kazać, tak. Synkowi mogę powiedzieć, Karolek, tata ci kary, zapiesz się, zapinaj się, tak. Jak przewożę konia w przyczepie albo krowę, to ją przypinam, nie. I bydle nie ma nic do gadania. Ale wolny człowiek? Tylko niewolnikowi można coś takiego okazać, niewolnemu człowiekowi. Proszę Państwa, jak ja miałem tam kilka lat, była komuna, naprawdę komuna, bo do 1955 roku Polska była tam, nie było żadnej Rzeczypospolitej Polskiej, tam PRL, to była po prostu sowiecka kolonia, powiedzmy to jasno. Była próba budowy komunizmu w Polsce. Ale to jednak byli ludzie wychowani przed wojną. I pewne zasady moralne były jednak przedwojenne. I na przykład, jak się zdarzyło nieszczęście, tam matka zajęta w kuchni, dziecko sobie otworzy okno, wypadnie, zabije się. Wszyscy współczuli tej rodzinie, no matce zwłaszcza, dziecko jest matką związane bardzo. Dziś ta matka idzie do więzienia za brak opieki nad państwowym dzieckiem. To nie rodzina poniosła stratę dzisiaj. To państwo poniosło stratę. A matka była złą opiekunką państwowego dziecka, idzie do więzienia. Zamiast jej współczuć, to ją wsadzamy do więzienia. Coś nieprawdopodobnego. Jak się ludzie mogli zgodzić, żeby tak traktować kobietę w ten sposób? Jak się na to można zgodzić? Ale tak jest. Niewolnikiem się pogardza. Niewolnika się nie traktuje poważnie. Proszę Państwa, oczywistą jest rzeczą, że również właściciel niewolnika decyduje o tym, czego się uczy dziecko niewolnika. To jest rozsądne. Dziecko niewolnika będzie przypracowało na swojego pana, a nie na ojca. W społeczeństwie ludzi wolnych było inaczej. W społeczeństwie ludzi wolnych każdy musiał myśleć sam o swojej przyszłości i ludzie musieli mieć dzieci, żeby ktoś się nimi zajął na starość. To bogaci sobie odkładali, prawda? Ale biedni mieli tylko jedno bogactwo. Dzieci. Proles. Proletariusz to jest człowiek, którego jedynym bogactwem jest potomstwo, proles. I
Ludzie mieli dzieci, tyle ile teraz między mają muzułmanie, czyli na jedną kobietę było 5-6 dzieci, prawda? Jeżeli się to dziecko po pierwsze odpowiednio wychowało, po drugie dało mu się jakiś fach w rękę, nauczyło się czegoś, po trzecie nie krzywdziło się tego dziecka, bo się na starość mogło odbić na rodzice, no to człowiek mógł spokojnie swoją przyszłość. Dzisiaj w ustroju niewolniczym panuje inna zasada. W ustroju niewolniczym panuje zasada, że właściciel niewolnika ma obowiązek opiekować się niewolnikiem do jego śmierci. W wyniku tego ludzie po prostu przestali mieć dzieci. 70% ludzi nie ma żadnych oszczędności na starość. Po co ich pan ich utrzyma? Po co mieć dzieci? Dzieci to tylko kłopot. Jak się denerwuję, przeleję szczeniakowi, mogę pójść siedzieć. A na starość będzie emerytura. To po co mi dziecko? Ludzie tylko zapominają o innej bajce Mickiewicza, która brzmi: ludzie mówią, niech wyschnie sobie źródło w górach, byleby mi płynęła woda w miejskich rurach. Te emerytury muszą być przecież od młodych ludzi, prawda? A ci ludzie się nie rodzą. A jak się urodzą, to wyjeżdżają za granicę. Europa umiera. Europa umiera, bo jest to ustrój niewolniczy. Niewolnikowi się nie opłaca robić dziecko swojemu panu. Ustrój niewolniczy jest niewydajny gospodarczo. Czego uczono dzieci, kiedy jeszcze ludzie byli wolni? Przede wszystkim nie było rzeczy najgorszej, czyli koedukacji. Skutki koedukacji społecznej są koszmarne, nie będę o nich mówił, bo to nie jest tematem tego wykładu. Ale jednym ze skutków koedukacji jest spadek poziomu nauczania. Ja z dumą mówię, że chodziłem do szkoły męskiej, gdzie poziom nauczania jest zawsze wyższy niż szkół koedukacyjnych. Problem szkół żeńskich pomijałem taktownym milczeniem, a niesłusznie, ponieważ spojrzałem na badania, które były robione 2 lata temu w Anglii, poziom szkół żeńskich jest też znacznie wyższy niż szkół koedukacyjnych. Powstaje pytanie, dlaczego nasi właściciele nalegają na koedukację? Niedawno w Opolu chyba lubelskim był przykład, gdzie w szkole podstawowej z jakichś powodów zrobiono jedną parę klas męską i żeńską. Mieli jakiś powód konkretny, nie bardzo pamiętam jaki. I proszę Państwa, kuratorium natychmiast zażądało, żeby przywrócić normalność. I proszę Państwa, wszystkie, powtarzam, wszystkie dzieci co do jednej sztuki odmówiły powrotu do klasy koedukacyjnej. Pytanie, dlaczego wbrew woli dzieci, wbrew naturze, nasi właściciele nalegają na to, żeby szkoły były koedukacyjne? Odpowiedź jest tylko jedna. Bo chcą, żeby niewolnicy byli głupi. Tylko idiota może uwierzyć na przykład w demokrację. Albo uwierzyć w globalne ocieplenie. To jest kompletny nonsens. Ale jak się człowieka ogłupi przez telewizję, ogłupi się w szkole, ponieważ demokracja, jak mówili Grecy, demokracja to są rządy osłów prowadzonych przez hieny. Tylko kiedyś to osły potrafiły zawierzgać, a dzisiaj, proszę Państwa, hieny mają do dyspozycji telewizję i mając telewizję, wmawiają osłom wszystko, co trzeba i osły głosują tak, jak chcą hieny. Taka jest w tej chwili sytuacja. Dlatego takim zależy, żeby szkoły były państwowe, i się wpaja te wszystkie głupoty. No jak można człowiekowi, który skończył szkołę podstawową, wbić do głowy coś takiego dobrego jak demokracja? Przecież się mówiło w Polsce zawsze z przodu łata, z tyłu łata, idzie sobie demokrata i się ludzie śmiali z tego. Jak można uwierzyć w demokrację? Gdzie dwóch meneli spod budki z piwem ma 2 razy więcej do powiedzenia niż profesor uniwersytetu. Gdzie decyduje liczba, a nie racja. To jest coś potwornego. Taki ustrój jest potworny. Był w Atenach, skończył się katastrofą. 2 potężne mocarstwa, Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, przerobiono na Rzeczpospolitą obojga narodów, skończyła w korupcji, w głupocie, w brudzie, w smrodzie, była pośmiewiskiem w całej Europie. Tak samo jak dzisiaj Europa jest pośmiewiskiem w całym świecie. Proszę Państwa, jeszcze lat temu 30, Polak dla Rosjanina to był polski pan. To był Zachód. Dzisiaj się z nas śmieją. Bo widzą skutki demokracji, widzą ten bałagan, jaki panuje. No, u nich jest 3 razy mniej demokracji, dlatego się szybciej bogacą. Po prostu i zwyczajnie. Panuje u nich porządek. Śmieją się z nas.
Tak się śmieją się w całym świecie z Europejczyków, o czym będę mówił jeszcze za chwilę. Także generalnie nie było nigdy koedukacji, ale czego uczono w tej dysedukacji chłopców? Uczono rzeczy najważniejszej dla mężczyzny, że mężczyzna ma być agresywny, ma się bić. Obowiązkiem mężczyzny, the burden of the white man, jest bić się w obronie kobiet, w obronie dzieci, w obronie ojczyzny, wiary, honoru, prawdy. Zresztą różne cywilizacje mają różne imponderabilia, ale 90% cywilizacji też uznaje zasadę, że to mężczyzna ma się bić w obronie tych wartości, w obronie kobiet i tak dalej. Czasem u nas się uważa odwrotnie, że mężczyzna nie ma być agresywny. Już w żłobku, a na pewno w przedszkolu, w żłobku również, proszę Państwa, też. W Kanadzie obowiązuje opracowanie, że już dzieci w żłobkach potrafią wykazywać agresję i rasizm i trzeba w 6-miesięcznych niemowlętach wypleniać rasizm i agresję. Otóż, proszę Państwa, no to już jest humoreska oczywiście, natomiast jest realnością, że wychowawczynie w przedszkolach i w szkołach mają tępić w chłopcach agresję. Nawet mówiąc, temu sprzyja również koedukacja. Z kim przestajesz, takim się stajesz i chłopcy hodowani razem z dziewczynkami tracą agresję naturalną. Ale dlaczego? Boją się buntu niewolników. Niewolnik ma być potulny. Chodzi o to, żeby niewolnicy się nie zbuntowali. Niewolnik ma być nie tylko głupi, co im się udało ogłupić, absolutnie, ma być potulny. Ogłupić całkowicie. Ja, proszę Państwa, jestem na spotkaniu. Ludzi było trochę mniej niż tutaj, bo to był w restauracji, ale duża sala restauracyjna. Ja tam coś tłumaczę, wyśmiewając te globalne ocieplenie i mówię, że przecież jak temperatura się podniesie, nie daj Boże, o całe 2 stopnie, czyli na Antarktydzie się podniesie z minus 40 na minus 38, to się lodowce jakoś nie roztopią, prawda? A w Arktyce też przecież jak się roztopią, to się poziom wody nie podniesie. Na co stał pan i mówi, że pana, przecież ten lód wystaje ponad powierzchnię wody. No to jak się roztopi, to się poziom wody podniesie. Ja zdręciałem, ale okazało się, że połowa sali uważa, że facet ma rację. Za moich czasów się to wykładało prawo Archimedesa w 5. klasie szkoły podstawowej. No, na szczęście byłem w knajpie, więc kazałem przywieźć duży szklankę wody, do tego duży kawał lodu, dodało się gorącej wody po brzegi i wszyscy czekali, jak lód się roztopi, się woda wyleje, czy się nie wyleje. No nie wylała się, Archimedes miał rację. Otóż, ale to świadczy o ciemnocie. Połowa ludzi na sali tak uważa, weźcie sobie, biega po internecie filmik Wiedza gimnazjalistów, sobie przyjrzyjcie. Ci gimnazjaliści nie wiedzą najprostszych rzeczy, ale powiedzmy, że dobrali jakoś takich, co nie wiedzieli, okej. Okay. Ale obok na murku siedzi facet, tak gdzieś po 40. Facet, taki kilka buteczek piwa, stoi przy nim i on zna odpowiedzi na te wszystkie pytania, które nie znają gimnazjaliści. Bo on chodził do szkoły, kiedy jeszcze celem nauki było nauczenie ludzi, a nie ogłupienie. Pamiętam, jak rektor Uniwersytetu Warszawskiego, czy za komuny, powiedział, musimy 2-krotnie zwiększyć liczbę studentów, nawet gdybyśmy mieli 3-krotnie obniżyć poziom nauczania. I ten szlachetny program został wykonany. Proszę Państwa, niewolnik, jak się rzekł, ma być głupi. Jak nie pomaga koedukacja, to się wprowadza jeszcze do klasy jakiegoś debila albo imbecyla, prawda? I poziom oczywiście zawsze spada do poziomu najgłupszego dziecka w klasie. To jest normalne, to się nazywa klasy integracyjne. Także, krótko mówiąc, poziom spada z roku na rok. Pogadajcie z dowolnym nauczycielem, wszyscy wam to powiedzą. Poziom spada, ale to nie jest przypadek. To jest celowa robota naszych właścicieli, którzy chcą, żeby niewolnicy byli głupi. Proszę Państwa, czego się jeszcze uczy dzieci, chłopców zwłaszcza? Uczy się na przykład, że ryzyko jest czymś złym. Za moich czasów uczono, kto nie ryzykuje, ten nie je. Was się uczy przezorny, zawsze ubezpieczony. Jest to zamordowanie cywilizacji. Cały postęp, cały dobrobyt pochodzi z ryzyka, a nie z bezpieczeństwa. Ryzyko jest najważniejsze. Człowiek rzuca pracę, zajmuje się pracą nad wynalazkiem. Ryzykuje przecież, wynalazek może się nie udać. Kobieta wychodzi za mąż. Może bić, może będzie pił. Ona ryzykuje. Tak?
facet wyjeżdża, sprzedaje wszystko, co ma, wyjeżdża do Ameryki. Ryzykuje. Kobieta rodzi dziecko, ryzykuje. 5 polskich królowych umarło podczas porodu. A ten facet tam pożycza pieniądze od cioci, od banku, zakłada firmę, ryzykuje. Cały postęp jest z ryzyka. Ten, kto uczy, najważniejsze jest bezpieczeństwo, ten zabija cywilizację. Bo to jest owłaszanie ludzi. Kto by powiedział Kolumbowi albo Magellanowi, najważniejsze jest bezpieczeństwo, prawda? A nie chęć podbicia Ameryki czy opłynięcia świata do Azji. Ryzyko jest ważne. I dla nas mężczyzn to jest normalne. Każdy z tu obecnych mężczyzn, każdy chyba, bez najmniejszego wahania wyjdzie stąd i wsiądzie na motocykl, prawda? A przecież to jest ryzykowne. Dla nas, dla mężczyzn, ryzyko jest czymś normalnym. Zawsze było tak, że kobiety trzeba było trzymać w jaskini, żeby tam z dziećmi, żeby tam tygrysy szabliste ich nie zeżarły, a facet musiał brać maczugę, dziryt i polować na mamuta. No. Jak facet nie ryzykował, to rodzina umarła z głodu. Jak kobieta nie była bezpieczna, to też rodzina umierała. Ten podział ról był niesłychanie ważny. Kobiety mają dbać o bezpieczeństwo, mężczyźni mają ryzykować. Jest to niesłychanie ważny podział ról społecznych. I Unia to oczywiście zabija w ramach uniseksu. I skutki są tego są dosyć koszmarne. Co gorsza, uczy się ludzi, proszę Państwa, rzeczy zupełnie już koszmarnych, że, to jest herezja zresztą, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Ja nie rozumiem, jak coś takiego może komuś przejść przez usta. To trzeba być wyjątkowym idiotą, żeby coś takiego powiedzieć. Aż słyszałem już kapłanów wysokiego stopnia, że najwyższe życie ludzkie, nieważne jest Bóg, wiara, ojczyzna, nie tylko życie ludzkie. Jeżeli powiemy, że życie ludzkie jest najwyższą wartością, to przychodzi dowolny bandziur, chwyta dziecko, przykłada nóż do gardła i mówi, dawajcie $1 miliard, bo jak nie, to podeszli mu gardło i trzeba mu dać. No bo skoro życie ludzkie jest najwyższą wartością, to jest więcej warte niż głupi miliard, nie? Doszło do sytuacji, że muzułmanie nami pogardzają, śmieją się z nas, bo jak się mają nie śmiać, jak Europejczycy wierzą w takie głupoty? Jak się mają nie śmiać? Był w sierpniu ubiegłego roku był przypadek, gdzie jakaś parka pojechała sobie na ksiuty do lasku pod Berlinem, przyszedł jakiś nachodźca, wywlókł dziewczynę za włosy z namiotu, zgwałcił i sobie poszedł, a w Unii się uczy, że nie wolno na agresję odpowiadać agresją, tylko trzeba negocjować i podejmować dialog, więc ten facet próbował podjąć dialog z tym nachodźcą, ale on nie podjął dialogu, zrobił swoje i poszedł. Proszę Państwa, muzułmanie mówią otwarcie. Nasze córki i wnuczki będą w ich haremach i będą. I powiem Wam więcej, będą zadowolone. Pamiętacie, jak powiedział Jerzy Bernard Shaw, prawdziwa kobieta woli być czwartą żoną prawdziwego mężczyzny i jedną żoną fajtłapa. Co jest wart facet, który nie reaguje, jak się ją gwałci? Po co kobiecie taki facet? Prawdziwa kobieta woli mieć faceta, który jest agresywny, który ma jaja, może ją przeleje w tyłek za coś, ale za to będzie bronił ją i jej dziecka. Mężczyzna jest po to, żeby się bił w obronie kobiety, dziecka i tak dalej. Tak, tacy mają być mężczyźni. Unia oczywiście tego nie daje, bo z powodów, o których już mówiłem. Nawiasem mówiąc, jaka jest różnica między niewolnikiem a wolnym człowiekiem? Podstawowa. Podstawowa różnica jest taka, że niewolnikowi nie wolno mieć broni. W żadnej cywilizacji niewolnikom nie wolno było mieć broni. Dlaczego niewolnikom nie wolno mieć broni? Bo się boją buntu niewolników. Jak w Rzymie pewnej kaście niewolników, czyli gladiatorom, pozwolono mieć broń, to od razu było powstanie Spartakusa, prawda? Niewolnikom nie wolno mieć broni. I my jej nie mamy. Proszę zauważyć, że jak Amerykanie napadli na Irak, to przecież było pod okupacją amerykańską, ale Amerykanom do głowy nie przyszło, że można wolnym ludziom podbierać karabiny. Tam przecież każdy Arab pod okupacją amerykańską miał karabin. A nam pod okupacją unijną nam podbierano. Tak nawiasem mówiąc, w Polsce podbierano bardziej niż w innych krajach, bo u nas są tradycje starsze. Nam broń odebrał pewien socjalista, znany pod pseudonimem
towarzysz Ziuk, a potem jako bandyta spod Beznań, czyli towarzysz Józef Piłsudski. W 1919 roku kazał ludziom oddać broń. Wolni Polacy pod zaborami mieli broń. A w Polsce tak zwanej wolnej broń nam odebrano. Niestety socjaliści tak rozumują, boją się buntu niewolników i słusznie, bo im się należy solidny bunt niewolników. Proszę Państwa, skutki tych doktryn są koszmarne. Dam trzy przykłady, dwa humorystyczne. Trzeci już nie. Pierwszy jest taki, jest konferencja prasowa szefa Związku Zawodowych Żołnierzy Zawodowych Królestwa Danii i facet na pytanie, co ma robić żołnierz, jak wybuchnie wojna, oświadczył wywiesić białą flagę. Nie ma co się śmiać, jeżeli życie ludzkie jest najwyższą wartością, to jedynym sposobem uniknięcia utraty życia ludzkiego jest poddać się natychmiast. Jest to prosty wniosek z zasady, że życie ludzkie jest najwyższą wartością i facet ma absolutną rację. Według wartości Unii to trzeba zrobić, dlatego muzułmanie się z nas śmieją. Śmieją. Proszę Państwa, a faceta nie można było oczywiście nawet z wojska wyrzucić, dlatego bo jako szef związku zawodowego był pod ochroną prawa. Nie? Tu też śmieszny jest, zbliża się Boże Narodzenie. Rada Szkolnictwa Anglii i Walii wydała rozporządzenie, że nie wolno w szkołach kolportować pocztówek z Matką Boską i Dzionkiem Jezus, bo może to urazić uczucia muzułmanów. Otóż jest to słuszne. Urażony muzułmanin może chwycić nóż i kogoś zadźgać, a ponieważ życie ludzkie jest największą wartością, więc nie możemy ryzykować. No? Humorka polega na tym, że w dwa dni potem zabrał głos wielki imam Anglii. W Anglii istnieje już wielki imam. Dla waszej informacji, w Anglii jest więcej czynnych meczetów niż czynnych świątyń chrześcijańskich wszystkich wyznań, tam luterańskie, kalwińskie, anglikańskie, prezbiteriańskie, katolickie, prawosławne, się równo. Więcej jest czynnych meczetów. I wielki imam Anglii powiedział bardzo uprzejmie, ja to powiem w języku krajackim, bo lubię tak to mówić, w przekładzie na krajacki język. Ja tak. Gdybyś ta wygłupie giaury umiały czytać i pisać, a przeczytały chociaż jedną tego wartą książkę, czyli Koran, to byś tak wiedziały, że Jezus Chrystus jest wielkim prorokiem Boga, że Matka Boska, jako matka wielkiego proroka, jest u nas czczona. Tu Państwo musicie wiedzieć, że w Koranie jest więcej o Matce Boskiej niż we wszystkich czterech Ewangeliach razem wziętych. I nie ma najmniejszego powodu, żeby te pocztówki urażały nasze uczucia. A więc nie tylko jesteście bandą tchórzy, ale jeszcze bandą durniów, którzy nie wiedzą, z kim mają do czynienia. I taka jest sytuacja. Oni nami pogardzają. Lat temu, 20 chyba, mniej więcej, była, to już nie jest humorska, były rzezie w Jugosławii, rozpadała się Jugosławia, wojny i tam między innymi posłano wojska ONZ-u, błękitne hełmy, United Nations, prawda, to. I dwa bataliony holenderskie uzbrojone w najnowocześniejszą broń miały bronić uchodźców, oboje Srebrenicy, głównie muzułmanów. I przyszli Serbowie z karabinami na sztukach i powiedzieli, żeby im wydać tych uchodźców, bo jak nie, to będą strzelać. No, życie ludzkie jest największą wartością, w związku z czym Holendrzy się pochowali do piwnic, tamci wymordowali wszystkich bośniaków, przy okazji zgwałcili nawet niewielką liczbę bośniaczek i proszę Państwa, według wartości europejskich takich żołnierzy kładzie się na ziemi i co dziesiątemu strzela się w łeb. Wojsko tchórzliwe się dziesiątkuje. Według wartości unijnych królowa Wilhelmina wręczyła im medale za służbę w Bośni w dziesięciolecie ich tam pobytu. Rozumiecie, ja się wstydzę, jak rozmawiam z muzułmaninem. Kiedyś w czasach Saladyna i Szarda Dwie Serce byłbym dumny, jestem Europejczykiem. A teraz się wstydzę. Wstydzę się, jak rozmawiam z tymi ludźmi. To są ludzie, a my jesteśmy tylko bandą brudnych niewolników, którzy wierzą w zasadę wełna, bawełna, byle była kicha pełna. Są gotowi za pieniądze wszystko sprzedać. Prawda? No niestety, i oni tak nas traktują, rozumiecie? Tak nas traktują. Gospodarka, proszę Państwa, jaka jest pod okupacją Unii? Wam się mówi, że dzięki Unii tam autostrady i tak dalej. Kochałem. To tak mi tłumaczono, że dzięki Związkowi Sowieckiemu tam wybudowano nową hutę. Przestańcie wierzyć w te głupoty, patrzcie na inne kraje.
lat temu 35 Chiny były państwem 20 razy biedniejszym od Polski. Chińczyk był średnio 20 razy biedniejszy od Polaka. Oni żyli wtedy za 100 dolarów rocznie. Proszę Państwa, obalono Mao Tse-tunga przed Deng Xiaoping, powiedział, że nieważne jest, czy kot jest biały, czarny, czerwony, byleby łowił myszy. I proszę Państwa, co jest dzisiaj? W Chinach wszystkie większe miasta są połączone kolejami, które jeżdżą 300 na godzinę. W Polsce, jak się udało na odcinku 10 km rozpędzić pociąg do 200 na godzinę, to proszę Państwa, byliśmy z tego dumni. Proszę Państwa, jesteśmy skansenem w tej Europie. Chińczycy lat temu 7 jeszcze mieli brak mieszkań. Dziś mają nadmiar, bo u nich się budynek 11-piętrowy buduje 6 dni. Mają w tej chwili nadmiar mieszkań. Chińczycy mają program kosmiczny, mają lotniskowce, mają nie tylko koleje 300 na godzinę, ale jest kolej magnetyczna, która na odcinku 40 km osiąga 500 km na godzinę. Żadnego państwa w Europie na to nie stać. Zresztą Chińczycy się moim zdaniem przeinwestowali, a to jest inna para kaloszy. Co najgorsze, co najważniejsze, Chińczycy się bogacą. Chińczycy lat temu 10, to jak Chińczyk zarabiał 500 dolarów, to był bardzo bogaty. Dzisiaj jak inżynier zarabia mniej niż 1200, to już nie jest partią dla dziewczyny w Szanghaju. A za 5 lat będzie zarabiał 2500. Chińczycy się bogacą. Się bogacą, bo pracują. U nas ludzie liczą na dotacje, a oni pracują. Biega taki klip po internecie pokazujący burmistrza miasteczka Wuchang, takie tam miasteczko, tam 8 milionów ludzi, i facet pokazuje park miejski, gdzie siedzi jedna para staruszków. I my tak, u nas nie ma żadnego przymusu pracy, ale wszyscy pracują, bo chcą się wzbogacić. A emeryci, no jak to, przecież nie oddadzą dzieci do jakichś tam żłobków czy przedszkoli, dziadkowie zajmują się dziećmi. A wy podobno płacicie sobie zasiłki, no to my was za 10 lat wykupimy, oświadczył Chinon i ma absolutną i totalną rację. Chińczycy wykupili już ćwierć Afryki, wykupili 100 tysięcy hektarów na Ukrainie. U nas nie chcą nic kupować, na inwestycje mówi się o błękitnym, jedwabnym szlaku, ale tak prawda jest, że Chiny są trzy razy mniejsze, że Węgry są trzy razy mniejszym państwem, a jest w nich trzy razy więcej chińskich inwestycji niż w Polsce. Proszę Państwa, dlaczego tak się dzieje? Bo w Chinach panuje zasada, kto nie pracuje, niech nie je. I dzięki temu wszyscy mają pracę i nikt nie chodzi głodny. Prosta sprawa. Natomiast u nas są zasiłki, które demoralizują. I Unia Europejska nas demoralizuje, daje nam te zasiłki i demoralizuje nas. Po prostu. Zasiłki demoralizują. I dlatego Chińczycy, jak budują autostradę, to budują starannie, budują 10 kilometrów, prawda, to im zajmuje tam kilka dni, prawda, i już są zjazdy, już można ten kawałek jechać i budują następny odcinek, a to już to działa, prawda. Widzieliście Państwo, jak Chińczycy, zobaczcie sobie, budują 50-kilometrowy most przez Zatokę. To im zajmuje kilka lat, prawda. Na takiej wysokości, że transatlantyki pod tym przepływają. Zobaczcie. To jest zupełnie inny świat. Właśnie na Malezję. Jak miałem 9 lat, wierzyłem w socjalizm. Bismarck powiedział, że kto za młodu nie był socjalistą, ten na starość stanie zimnym draniem, więc byłem socjalistą. Miałem w domu portret Stalina, Mao Tse-tunga. Rodzice nie odważali mi tego zdjąć, bo jakbym powiedział w szkole, że mi rodzice zabrali, to byłoby nieszczęście straszne. To był przecież 51 rok, przecież 50 Stalina jeszcze. Się bali. No ale potem zmądrzałem, przestałem być socjalistą, miałem lat 10 i mnie wmawiano, że Związek Sowiecki to jest takie potężne mocarstwo technologiczne, rozwój, postęp, a ja patrzałem, gdzie, proszę Państwa, powstają drapacze chmur. Już wiedziałem, postęp jest w Ameryce, Manhattan, tak? Wiedziałem. Gdzie dzisiaj powstają drapacze chmur? No. Arabskie to tam za pieniądze, petrolary tam sobie kupują co chcą. Chiny, Tajwan, Malezja, Indonezja, RPA, Brazylia, Stany Zjednoczone jeszcze trochę. A w Europie, w Maroko powstaje wieżowiec mający 460 metrów. 460. Ile w Europie jest budynków powyżej 400 metrów? Z dokładnością do 10.
zero. A ile jest mających powyżej 300 metrów? To trochę więcej niż Pałac Kultury. 10. 5 w Moskwie, 1 w Petersburgu, 2 w Stambule, 1 w Londynie, 1 we Frankfurcie nad Menem. To wszystko. Jesteśmy skansenem. Przyjeżdżają Chińczycy, Japończycy oglądać skansen. Przyjechał taki Koreańczyk z południa do Łodzi. Zobaczył tramwaj. Boże, jaki piękny zabytek, u nas 50 lat temu też takie jeździły. Słuchajcie, Europa jest krajem, w którym się tramwaj uważa za coś normalnego w mieście. W Ameryce ostatni taki zabytek zdemontowano gdzieś w roku 60, a większość w 1930. W Korei Południowej w 1968. W Korei Północnej oczywiście jeżdżą. I w Europie jeżdżą. Ale kto w XXI wieku trzyma w mieście tramwaj? Trzeba na głowę łupać. Przecież to jest, zawali droga, która przeszkadza w jeździe, przecież zajmuje miejsce, to jest coś strasznego. Ale w Europie się to uważa za coś nowoczesnego wręcz. Jesteśmy skansenem, rozumiecie? Skansenem. Rozwijamy się, jak mamy tempo rozwoju 3%, czyli tyle, ile ma Białoruś, to podskakujemy z radości do góry. Chińczycy miewali po 11, Japonia miewała jeszcze więcej, a w kryzysie mieli 6. Mamy 3% i jesteśmy zadowoleni z tego. No Francja ma minus 2, tak? Wiadomo, to rewolucja francuska, prawda? Wielki Wschód, czyli taka pseudomasoneria tym wszystkim rządzi. Nie wiem, czy wiecie, że wielki mistrz Wielkiego Wschodu, który trzęsie przecież Francją, taka pseudomasoneria, to on co roku ma przemówienie na cmentarzu Père Lachaise, ku czci komunardów pomordowanych, więc to jest lewacka organizacja, jak cała Unia Europejska. Pod okupacją Unii umieramy. Najważniejsze, że nie ma dzieci, to jest najważniejsze. I proszę Państwa, mamy teraz tego dwa wyjścia, żeby już skończyć ten litanię skarki zażalnej. Mamy dwie możliwości. Albo czekamy na muzułmanów, bo przyjdą. No chyba, że na szczęście wykupią Chińczycy. No, wykupili już ćwierć Afryki, wykupili 100 tysięcy hektarów na Ukrainie, mogą przyjść do nas. Ale jeżeli przyjdą muzułmanie, to pod okupacją arabską będzie nam lepiej niż pod unijną, z całą pewnością. Po pierwsze, znikną z ulic parady miłości, równości i czegoś tam jeszcze. Pani Grodzka sobie przypomni, kim jest skoczy w spodnie. Po drugie, mordercom będą obcinali głowy, ku radości pań gwałcicielom również. Miałem przyjemność to widzieć w Dżeddzie, jak byłem w Arabii Saudyjskiej. Dzięki temu kobiety nie są tam na ogół gwałcone. Po trzecie, proszę Państwa, zniknie VAT sprzeczny z Koranem. Podatki dochodowe sprzeczne z Koranem. Podatek od kupna sprzedaży, PCC sprzeczne z Koranem. Gospodarka rozkwitnie. Wróćcie do domu i zajrzyjcie sobie do Wikipedii albo do innej encyklopedii i zobaczycie, że pod okupacją arabską w IX-X wieku Hiszpania kwitła. Kwitła. Także w porównaniu z okupacją przez Unię Europejską będzie lepiej, nawet chrześcijaństwo w Hiszpanii nie zginęło, a pod okupacją Unii Europejskiej chrześcijaństwo umiera, prawda? Tam będzie wolna konkurencja wiary. No niestety będą pewne minusy. Kobiety będą musiały sobie włosy zasłaniać, prawda, tam krzyże trzeba będzie z piersi pozdejmować, z kościołów również. Wszystkie modły tam i śpiewy to tylko za zamkniętymi drzwiami, żadne procesje oczywiście byłyby niemożliwe. No, ostatecznie, proszę Państwa, próba nawrócenia muzułmanina na, nie daj Boże, ateizm, no to już jest kara śmierci od razu. Bo musi Państwo wiedzieć, że muzułmanie Żydów i chrześcijan traktują tak jako trochę starszych braci, którzy zeszli na złą drogę, natomiast ateistów mordują od razu. I ja się śmieję, jak sobie pomyślę o tych szefach Unii, którzy ściągali tych muzułmanów do siebie. I oni to są ateiści przede wszystko. I oni im pierwszym poobcinają głowy, jak tylko będą dostatecznie silni. Oni poczekają jeszcze chwilkę, a będzie ich więcej. Poobcinają im głowy. No trudno, głupota, jak powiedziałem, szerzy się w tej Unii Europejskiej straszna. Jak kogoś chce Bóg pokarać, to mu rozum odbiera, więc tak to jest.
Więc to jest jedna możliwość. Ciekawe, czy przyjdą, przyjdą muzułmanie. Albo druga możliwość. Po co mamy brać te wartości gdzieś tak pomiędzy europejskimi a unijnymi, czyli arabskie, ale muszę wrócić do naszych własnych wartości. Historia kołem się toczy. Wróćmy do wartości z czasów, kiedy Europa rządziła światem. Czyli gdzieś tak mniej więcej kodeks Napoleona, prawda, coś, tego typu klimat. Wróćmy do tych wartości i od razu się okaże, że za 15-20 lat znów Europejczyków będą szanować i znów będziemy rządzili świat. Mamy ogromne możliwości, tylko socjalizm wszystko zabija. Wszystko zabija. Myślenie o bezpieczeństwie. Także, proszę Państwa, mamy ten wybór. Marksiści mówią, że nie ma co walczyć. Historia jest zdeterminowana. Tak samo jak upadło Imperium Rzymskie, tak samo upadnie nasza cywilizacja. I trzeba tylko przywieźć więcej muzułmanów, żeby to szybciej przyszło, żebyśmy się tyle nie męczyli. A nasza odpowiedź jest inna. Przyszłość należy do nas. Przyszłość należy od naszych umysłów, rąk, serc, od woli. Możemy to odwrócić. I to, że was jest tutaj tylu. W czasach, kiedy prawda, tutaj jest normalny weekend, prawda, i się robi w piątki zupełnie inne rzeczy niż siedzi na takiej sali, świadczy o tym, że od was wyjdzie nowy prąd, który odwróci to, co było do tej pory. Musimy zrzucić okupację Unii Europejskiej, zrzucić okupację wartości, które w nich były, że PiS musi te same wartości, czy PO, to nie ma żadnej różnicy, że SLD, Nowoczesna, nic ich nie różni. Musimy zrzucić te wartości i wrócić do normalności. One tkwią w nas. Proszę Państwa, wychodzi facet na mównicę i mówi równouprawnienie kobiet. Wraca do domu i mówi Zosia, rób kolację. I Zosia robi kolację oczywiście, no bo jakże inaczej. Prawda? Także tak samo było za komuny, gdzie facet wyłaził, mówił przodująca rola klasy robotniczej, prawda, wracał i tymi robolami tam, no, co oni sądził, to sądził. Także, proszę Państwa, możemy jeszcze wrócić. Jeszcze nie wszystko stracone. Wszystko zależy od was. Dziękuję za uwagę. O ile się nie mylę, muzułmanie nie mają takiego PR-u w meczetach.